Jarosław Kaczyński nie czuje się najlepiej? W opinii publicznej od dawna pojawiają się spekulacje, według których ze zdrowiem polityka ma być coraz gorzej. Sam zainteresowany milczy, co wywołuje jeszcze więcej dyskusji. W końcu głos zabrał jego brat cioteczny. Choć Jarosław Kaczyński mógłby już cieszyć się spokojnym życiem na emeryturze, on nie wyobraża sobie rezygnacji z pracy, dlatego dopóki pozwala mu na to zdrowie, dopóty ma zamiar pełnić rolę prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość. Polityk ma już 71 lat, więc nie powinno dziwić, że coraz częściej pojawiają się pytania o jego samopoczucie. Brat tragicznie zmarłego Lecha Kaczyńskiego milczy, a zainteresowanie wokół tego tematu rośnie. Teraz rozwiane zostały wszelkie wątpliwości. Brat cioteczny prezesa PiS ujawnił prawdę. Jak czuje się Jarosław Kaczyński? Zajmowanie fotela prezesa partii wiąże się z nie lada wyzwaniami. Kaczyński musi więc być w doskonałej formie psychicznej i fizycznej. Czy tak jest? Obserwując liczne wystąpienia 71-latka, z łatwością możemy zauważyć, że ten raczej nie ma powodów, by narzekać na swoje zdrowie. Jak jednak donosi Pomponik, Kaczyński od lat dba o swoją formę. By jednak móc cieszyć się z witalności, polityk musiał opracować najlepszy sposób na walkę z problemami zdrowotnymi. Na szczęście odkrył klucz do sukcesu, z którego korzysta od wielu lat. Przytaczana przez Pomponik rozmowa brata ciotecznego prezesa z Super Expressem ujawniła całą prawdę. Okazuje się, że obaj regularnie odwiedzają zielarkę i piją specjalne napary. Leczymy się z Jarkiem u pani zielarki. Te zestawy ziół nam pomagają, wyznał dla Sejan Maria Tomaszewski. Ta pani zielarka przyrządza nam te mikstury i jest jakoś lepiej po nich, dodał. Dwa. Ministerstwo Zdrowia przekazało fatalne wieści. Mamy nowy rekord zakażeń koronawirusem, liczby są bardzo niepokojące. 3. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że picie naparu doskonale pomaga Kaczyńskiemu utrzymać witalność, zachować dobrą kondycję i cieszyć się zdrowiem. Źródło: Pomponik.